wszystkim. Doszłem już na miejsce. Sam chłam tu wychodzi, nie? Ale to jakiś taki sygnał fajny. Kolor napierdziela i ten, i żelazo, może taki zapalnik może być, nie? No zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że kolejna część tego rygryfu, bo jestem gdzieś w tej okolicy, na pewno. Myślałem, że to trafi, a to chuj, nie trafiłem. Tak się wydaje tylko. Żelazna tam, gówno żelazna. Możesz być teraz w lesie i tak się zgubić. I trafić na miejsce. Dobra. Zobaczymy zaraz, co się dzieje. Co tu mamy? To było takie większe troszeczkę. Będziemy tutaj szaleć z tym. To jest tutaj na razie, wiesz, tutaj jest. No to zobaczymy. Nie wiem, co to w ogóle jest, nie? Jakiś taki szajs. Ale dziwny, bo taki półokrągły, nie? No jakieś coś do czegoś nas służyło kiedyś, nie? Dobra, lecimy dalej, nie? Dziura spłyniemy oczywiście. Nie, jak tam moi poprzednicy szli chyba, ktoś na serwo szedł przede mną. I w dziurach, kurwa, wykopana taka szok. Starczy tylko ścianie, czy jakieś ludzie, czy wy nie rozumiecie. Przy okazji testuję nowe buciki. Niemieckie desanty. Z Gore-Texu chyba. No, powiem wam, że się... Nie wiem, sam jeszcze, nie? Ciepłe są bardzo. Na razie nie przylokalne. Zobaczymy. Będziemy chodzić w głąbcach po lesie. Myślę, do odpowiednio mówię. Nakieruję się tam tą górkę. I później zobaczymy. Gdzieś się to pokręcę na pewno. Parę godzin ładnych. Dobra, to na razie wszystkim.